roztłuczone migdały, rodzynki, obu rzeczy po 30 gram, 4 całe jajka i jedną szklankę płatków owsianych błyskawicznych, to jest mniej więcej 130-140 gram. No i teraz mieszamy wszystkie suche składniki razem. Żeby dobrze się połączyły. Dodajemy do tego 4 całe jajka. Bierzemy na przykład widelec, łyżkę bez różnicy. Rozbijamy żółteczkę. Mieszamy całość. Najłatwiej to połączyć ręką. To zaraz zrobię. Ciężej się to robi jedną ręką. Z racji tego, że jest to mniejsza porcja, to jednak zrobię jeden omlet, który podzielę na dwie części. Później mogę Ci podać proporcje, jak zrobić cztery mniejsze omlety. No dobra. Tak przygotowano masę, zaraz dorzucam na patelnię. Ustawiamy duży gaz, żeby nagrzać mocno patelnię. Będziemy smażyć praktycznie bez tłuszczu, także utrzymamy dużej temperatury, żeby nic się nam nie przypaliło na początek. Później będziemy tę temperaturę zmniejszać. Dodajmy, nie wiem czy dobrze widać, odrobinkę oliwy. Po czym dobrze go rozprowadzamy po patelni. Jeżeli masz pędzelek kuchenny, możesz użyć pędzelka, ja to robię ręcznie. W miarę jak ta oliwa dostanie temperatury, stanie się bardziej plastyczna, lepiej się rozleje. No dobra, teraz czekam aż nasze patelnie się dobrze nagrzeje. Jeszcze nie, sprawdzam ręką, oczywiście nie dotykam oleju, tylko nad. Patelnia już się prawie nagrzała. Zbierzemy naszą wcześniej przygotowaną masę. Wrzucamy ją na patelnię. Tylko będzie ciężko jedną ręką, to zastępuję filmik i pokażę wrzucono. Omlet na patelni. Jeśli już złapał temperaturkę pierwszą, a widzę, że już złapał, zmniejszamy gaz na bardzo mały. Żeby nam się zrobił w środku również, a nie tylko ładnie przypiekł powierzchu. Jeżeli masz przykrywkę, możesz użyć przykrywki. Jeżeli nie masz, też jest w porządku. Możesz wziąć po prostu jakiś duży talerz. Tylko uwaga, talerz się będzie bardzo nagrzewał. Także ja użyję raczej przykrywki. Myślę, że ją masz, ale... O, nawet żeby Ci pokazać, użyję przykrywki nie tej patelni, że to nie jest tak ważne. To jest kwadratowa, patelnia jest okrągła. No i dobra, i tak to zostawiamy na dłuższy czas. Mniej więcej zobaczysz, możesz to jakiś czas sprawdzić, żeby zobaczyć jak wygląda wierzch omleta. Zaraz to nagram w kolejnym filmiku. Żeby poznać, kiedy nam się go przewróci, jak poczujesz taki lekki, bardzo lekki taki zapach czegoś przypalonego, bo to ma troszkę taką... On nie jest przypalony, tylko tak po prostu lekko pachnie w ten sposób. I podnosisz go po prostu lekko łopatką. Już widzę, że jest sztywny. I sprawdzasz pod spodem. Nie widać, ale jest dobrze przypieczony. Więc będziemy go przewracać. Najlepiej to zrobić albo dużą łopatką, jeżeli taką posiadasz. Jeżeli nie, możesz użyć talerzyka. Kładziesz na górze mały talerzyk, przekładasz talerzyk odwrotnie i zsuwasz go z patelni. To jest łatwa metoda, jeżeli nie jesteś pewna, czy dasz radę go przewrócić. I przewracamy go. Tak wygląda z drugiej strony. Te ciemne punkty to rodzynki, nie przypali się spokojnie. No i smażymy go teraz z drugiej strony. Znowu używamy przykrywki. I cały czas jest to na małym gazie, ponieważ musi się zrobić również w środku. No i dobra. Charakterystyczny lekki zapaszek, także jestem już pewny, że omlet jest zrobiony. Wyłączam gaz.
Wciągam pokrywkę. Uwaga, jeżeli masz słabą pokrywkę, może być lekko gorąca. No i teraz, co robimy dalej? No więc będziemy dzielić na dwie porcje, więc część na śniadanie, powiedzmy, w którym się jadła w tej chwili, zaraz po zrobieniu tego omleciku. A drugą część zabierzesz na przykład do szkoły. Tłumaczę, jak to robimy. Jest duży nóż, dobry do krojenia takich rzeczy, mam fajny z piłką i... No, dobrze kroi. Bierz go mniej więcej w połowę tak, żeby ta połowa słabsza strukturalnie, tak jakby, była... została na talerzu, prawda? Z tego względu, że jedną część będziesz przenosić do szkoły, żeby cię nie poprzyszyła. On jest raczej sztywny, jak ci teraz pokażę. To jest jeszcze gorący, ale można go spokojnie wziąć do ręki. Zobacz. Tak wygląda omlet w środku. Moim zdaniem dosyć smakowicie. Ma strukturę kanapki, jest... Można złapać nawet na samą końcówkę, jeśli nie połamie. Także jest naprawdę sztywny. No, jeżeli lubisz smak płatków, jest naprawdę dobry. No i dobra, teraz ja przygotuję sobie śniadanie. Tą część odkładasz sobie do jemniczka śniadaniowego. A teraz jak robisz to śniadanko na tą chwilę? Otwierasz sobie ogórcik naturalny. Najlepiej dosyć rzadki. Przepraszam, musiałem oblizać pelucha. Polewasz sobie go lekko jogurcikiem. Do tego dodajesz do smaku. W moim przypadku łyżeczkę domowych powideł śliwkowych. Na górę, na jogurcik. Zapewniam cię, że będzie to bardzo smaczne i bardzo pożywne. Dobra, starczy powideł, bo to cukr. Dobra, i to by było na tyle. Tak wygląda omlecik. Gotowe śniadanko. A masz jeszcze z widoczkiem na moje okno z kuchni. Smacznego.